chyba szczęście nas nie opuszcza. Idziemy sobie tak między blokami i takie oto cuda. Czyli kolejne łańcuchy i bombki widzimy. Tutaj jest tłuczone kilka. No. Torby takie prezentowe. Będziemy mieli no spoko, przyda się zawsze. Takich torebek nigdy dość, więc bierzemy. Tutaj jeszcze ubrania. Jakieś jeans, jakieś koszulki. No i takie oto stare monetki z PRL-u. Tutaj przy tym hasioczku na metale zboże sztuczne. Który rok to jest? 77 i 89. No. Więc całkiem spoko. W ładnym stanie, no. Całkiem spoko. No i jesteśmy na kolejnym. I tutaj żółtek. Nie wiem, czy jest cały, czy nie jest cały, no ale chyba kółeczka są. Tutaj jakieś te rzeczy wszystkie też są. Więc myślę, że firmy nie znam. Ale niemiecka jakaś, więc wydaje mi się, że nawet w miarę porządny taki. Nie wiem, na pewno wrzucimy go na grupę, śmieciarka jedzie. Jak ktoś będzie mieć potrzeby, to się nim chętnie zaopiekuje, no bo szkoda, żeby sobie tak tutaj na tym koszu, na świetniku leżał. Choinka oczywiście w doniczce, no to też pełno. Takie części mebelków, opony, dętki, więc to na pewno no, tylko ten wózek z takich rzeczy tutaj jest. I tu były filiżanki. Dwie takie same, niestety bez żadnej sygnatury. I jedna taka japońska. Obok stół ze szkłem. To coś chyba dla kota było. Tak to wygląda, bo no nie wiem, co to mogło być w kształcie takiego jakby głowy misia. I tutaj jeszcze znalazłam kawałek tapety z taką imitacją korka. No, dosyć sporo jej jest. Myślę, że można by było wykorzystać do czegoś tak kreatywnie, czy obłożyć choćby kawałek jakiegoś mebla. No. Szkiełko. O, Campari, ale fajne. No. Stare żelazko. No, nie wygląda na używane za bardzo. W sensie ten dół nie jest przypalony na nic. Wiadomo, że to nie będzie jakaś super firma nic, ale przekurec dziad, co trzeba. Jakieś śrubki tu jeszcze leżą. Instrukcje. No dobra. Zabieramy. Zobaczymy w domu. Pełno starych kloszy. I talerz. Ale już taki bardzo ubity. Ale te klosze. Coż to jest? Zwykłe. I wszystkie tego samo. Widzę jakieś talerze o tam. A poza tym, no. Jeszcze tam są jakieś talerze. No to jest blisko. Co tu dużo więcej mówić.
to coś ciekawego, czy tak łama łamana, czy pruszone fruszków. To po brzegach. O, to już mocno zniszczone. Ten? Ale jakiś taki... Co to mamy? O! Lubliana. Nie wiem, czy to będzie widać. Niestety nie ma tutaj światła. I mamy takiego grejka. Krasnoludek grający na flecie ptaszkowi. Coś takiego. I chyba siedzi na wielkim grzybku. O, tak może będzie widać. Przy tarce, ale nie widzę ubicia. Jeszcze tu taki. Wchodzi co? Czy jest tu coś jeszcze? Coś na pewno, tylko gdzie? W którym z worków? Dobra. Nie będę tutaj grzebać, bo... jeszcze znajdę coś, czego bym nie chciała. To te dwa bierzemy. No, jest ciekawie. To jest wszystko po prostu i nic. To jest na gabaryty. Jakby tutaj mam jakieś wątpliwości. Chyba wezmę, poproszę o pomoc, bo widzę, że tutaj no... tam jest jakiś pruszków, tutaj jest jakiś ten, drukarka. No, to za chwilę do was wracamy. Na pierwszy rzut oka tak tutaj takie jakie piękne drzwi. Po prostu... do szafy. No, tu do szafy. Widać masywne, fajne drewno. Ale nie wiadomo, czy może być druga część tego. Tutaj taki czajniczek. Próbujemy coś tego uratować. Stary też czajnik. No, na indukcję. To nie taki stary, ale ładny. Tu jakieś szkło. Drukarka. Widzę koszyczki z PRL-u. I tam jakiś pruszków. Trzeba to gdzieś odłożyć, tą drukarkę. Kabli do niej nie ma wprawdzie, ale chcę się dostać tutaj bardzo, ale to bardzo. Boże, bądź cały. Jest cały chyba. Kratka taka delikatna, pruszkowska. No, jest cały. Jeden uratowany. Tutaj na suwę coś jeszcze jest. Aha, koszyczki. Nie, nie mam rękawiczek. To idź po rękawiczki. Tu pogrzebiemy trochę, bo naprawdę no widać, jak ktoś tutaj... O, tam jest drugi pruszków. Tam. Dobra. Tam jakiś po samochodach jest w ogóle. Dużo tu nie było właśnie, chyba ktoś zaczął. Powinno być to, już to widać we wcześniejszym filmiku. No ale teraz no to trzeba pogrzebać. Bo tu mogą się kryć skarby naprawdę. Dobra, czekając na rękawiczki, no bo naprawdę szkło jest pełno. Trochę nawet strach tutaj. Ale naprawdę no ciekawe tutaj rzeczy mogą być. Trzeba by się dokopać gdzieś tutaj, no, tak mi się wydaje. Tam też jakieś witrinki są. Tutaj buty, tutaj jakaś skrzynka. Wszędzie. A nie, to nie skrzynka, to ta drukarka. No, tutaj jakiś worek. Nie wiadomo z czym. Tam się widziałam na zewnątrz gdzieś było, więc to już w ogóle się zapowiada niezła zabawa. Jakiś kijek by się przydał. Tu masz szczepaczkę. Tu masz szczepaczkę. Próbuję tą szczepaczką wysunąć. Serio mówię. Trzeba, no, ewentualnie mamy chwytak też. O, tutaj jakieś talerze były. Ale też połamane. To takie śliwka szkła. O. Tutaj 7 pruszków. Delikatnie, ostrożnie, bo wszędzie to szkło jest. Ale... Ja chyba nie jakby się... Co?
nie widzę. Jest cały? Na pierwszy rzut oka tak. Dobra, tu mamy... No też, na pierwszy rzut oka ładnie wygląda. Mamy drugiego pruszkowa. O kurczę, pieczątka, stoi go. To coś dla mojej mamy. Tak? Ona tam kiedyś pracowała. A, pracowała tam kiedyś, no. Te koszyczki widzę z PRL-u są. To są jakieś takie bardziej plastikowe, już nowsze. No i też ciężko się wygrzebać w tym szkle, bo jednak trochę nie chcemy sobie nic zrobić. To wyczekaj, bo też mam rękawiczkę, już to pomogę. O, o, uważaj. Dobra, ja ty wezmę. Rośliny lecznicze. O, książki są. Dobra. Tutaj. Jedna książka. No, syf jest ładny. Tutaj bo tymi może być coś. Nie wiem, ja tu nic. Tutaj jeszcze podnieś trochę to. Rentgeny. O! Mamy go. To jest jakiś challenge, znaleźć kubki? Tak, znaleźć kubki z pruszkowa. Mamy trzeciego. Jeszcze jeden przynajmniej. Tak, jeszcze jeden powinien być. 4, 6, 8 zazwyczaj. Ale faktycznie... Szczęście rodziny. No, właśnie widać. To możemy tutaj dać. Tak, książki odłożyłem, muszę sobie bardziej. Hop. Makaron, jakieś coś. Telefon to tak nie. Fures. Okej, okay, odłożymy też. O, nie potrzebujemy, ale... O! Brumbruś. Teraz szereg, co to jest? I w koszulicy nie. Stary, widać, że stary weźmiemy. Czekaj, wezmę. Odłożę talerzyki, pruszków też. Tak, pruszków do kompletu to wysłam. Możemy tutaj na moczek. Szkleneczko. No, to są te same, to tutaj są. Chyba tyle. Jeżeli ktoś jeszcze przyjdziemy wieczorem, może coś jeszcze się będzie. No to musisz na każdy krok uważać, bo... Wracamy, lecimy dalej. Tu coś jeszcze było. Tutaj jeszcze coś faktycznie było, obok jesteśmy. Tutaj stawia ta. Tutaj jakiś kubek też. No ale już też zniszczony oczywiście. I to są łóżwy. Ale mocno porzewiałe i zużyte, więc zostawimy, może ktoś inny sobie weźmie. Mamy wiatę zamkniętą, ale jest tak, tu jakaś jest klatka, sofa, kanapa, jakieś krzesło tam jest, jakaś sofa, coś takiego. I tutaj za taki stolik, no to tutaj poukrywane. Ale tu się tutaj jak nadstawka. Tak, faktycznie jak nadstawka. I tutaj są bolce i te bolce są poukrywane gdzieś w boczku, nie? Ale sam ten dół no naprawdę spoko wygląda. Drewno? Drewno. Zupełnie na drewno. No, naprawdę ładny kształt. Ale no niestety coś tu się podziało z tym. Choć nie wiem, to tylko te bolce. Można by takie bolce dosztukować, nie? I to takie maleństwo sobie jest. Skrzyneczka pewnie pusta. To się rusza, tak? Otwarte? Ciekawe czy działa. Wiertarkę. Czy to jest Bosch? Pegasus. Ej, bierzemy, sprzeda się. Jeśli działa, no to sztos. Sprawdzimy. Wiertła są całe części, patrz. O kurde. Pewnie nie działa, ale to sobie kupuję lepszą, bo to taka już wiekowa. Ale super. Ale super, no, sprawdzimy.